Dobry wieczór. Na początek bilans otwarcia. Nowy kanclerz Niemiec z wizytą w Warszawie. Jego pierwszą, kolejną, jeśli chodzi o nowy niemiecki rząd. Szefowa MSZ miała się z czym mierzyć. Było o reparacjach i o Nord Stream 2 i to tuż po słowach o Czwartej Rzeszy. O trudnej sztuce dyplomacji i jeszcze trudniejszych sąsiedzkich relacjach Katarzyna Kolenda-Zaleska. W faktach raport z koszmaru. 40 tornad i nawet 100 ofiar, 6 amerykańskich stanów mierzy się z katastrofą, której skalę trudno jeszcze w pełni opisać, a która już poraża. Żywioł uderzył z rekordową siłą, wielu odebrał wszystko, co mieli. Prezydent Biden obiecuje pomoc. Cezary Grochot. Narodowcy niemal jak narodowe dobro, a na pewno jak dobro polityczne, cenne dla władzy. W wyciekających mailach obraz budowania opłacalnych relacji, w tle wyścig o to, kto przejmie najbardziej na prawo wysunięte przyczółki, a na planie pierwszym pytanie o koszt, nie tylko ten finansowy. Jacek Tacik. W tej gdańskiej parafii naprawdę na bogato. Marmury i luksus nie tylko w kościele. Dom za prawie 2,5 miliona złotych i sportowy Jaguar w garażu. Majątkiem księdza Eugeniusza zajął się superwizjer Bertolt Kittel. Pytał, na czym proboszcz się dorobił. Jan Błaszkowski pyta, co wierni na to. A miało być tak pięknie. Wczorajsze podium zaostrzyło apetyty kibiców. Liczyli na kolejne. Niestety choroba popsuła szyki. Kamil Stoch nie wystąpił w dzisiejszym konkursie. Paweł Wąsek wystąpił, ale został zdyskwalifikowany. Klingenthal, dzień drugi. Szczegóły w relacji Kacpra Merka z Eurosportu. Dobry wieczór. Zaczynamy Fakty po faktach. Diana Rudnik, witam Państwa. Po Paryżu i Brukseli Warszawa dobiega końca pierwsza wizyta nowego kanclerza Niemiec, Olafa Scholza. Czekamy na briefing, czekamy na konferencję po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak tylko spotkanie z dziennikarzami, to wciąż Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, i Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych z Koalicji Obywatelskiej. To do posła Kowala pytanie i prośba, albo jak duże widzi pan pole do tego dialogu? Ja bym powiedział tak, że jeżeli faktycznie rządowi lepiej rozmawia się z naszymi partnerami na Zachodzie niż z przedstawicielami opozycji, to ja tylko przyklasnę, jeśli rząd